Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, którego długo nie było na kanale, z serii Drogeryjne Perełki. Jest to seria, w której wącham perfumy z drogerii, jak sama nazwa wskazuje. No i tyle, znaczy nie wącham, właściwie to nie będę ich wąchał na odcinku, już je powąchałem, przetestowałem, mam dla was jakąś tam recenzję czy opinię, więc tyle. Dzisiaj będę mówił troszkę o perfumach Bugatti. I jest to nowa linia, znaczy nie wiem czy nowa, już od jakiegoś czasu w Rossmanie była, ale jakoś tak ostatnio mnie natchnęło na przetestowanie ich, linia Dynamic Move. Wcześniej Bugatti jeszcze miało w Rossmanie i ma nadal linię Signature i tam były, nie wiem, grey, blue i black bodajże, albo silver jakiś, nie pamiętam, ale nagrywałem recenzję tych perfum i naprawdę wypadły całkiem przyzwoicie. Widziałem, że doszedł jeszcze white z serii Signature, więc przetestowałem go też i wrzucę go tu też i właściwie to o nim opowiem najpierw jako o takim bonusie. Signature White rozpoczyna się tak jak, no ja nie lubię tego stylu w perfumach, to pachnie troszkę jak Jaguar Gold albo Dunhill Desire, może komuś z was coś to mówi. Takie nuty syntetyczno-jabłkowe, waniliowe, jakieś takie, nie wiem, czyste, jakiś kwiat pomarańczy. Troszkę też pachniał jak klasyczny szary Boss Battle numer 6, natomiast te nuty właśnie takie jakby korzenno-jabłkowe tutaj były z tego Bossa, ale jednak cała reszta to był taki, nie wiem, taki mdły, troszkę jakby białokwiatowy zapach, taki kwiat pomarańczy, jakiś sandałowiec, no, ogólnie był taki bardzo miękki i tępy ten zapach, no. Natomiast złego na mojej skórze po jakiejś godzinie on praktycznie, nie że znika, ale zostają z niego same resztki takie molekularne, drzewne, pachnie to po prostu jak ISO i super, czyli jak drewno, papier, nieco nut pieprzowych, troszkę tam wychodzi takich nut nieco goździkowo-kadzidlanych, ale ogólnie to no, są to głównie takie molekuły drzewne, molekuły ambrowe, nuda straszna, trwał na mnie 5 godzin, może 4-5 godzin projektował, raczej nie bardzo, także Signature White nie mój klimat, plus nawet jeśli nie byłby to mój klimat, to mógłbym je polecić, no bo mogły, nie wiem, trwać długo, pachnieć przyjemnie jakościowo, fajnie się rozwijać, grać na skórze, bla bla bla, ale nie ma tu żadnej z tych rzeczy, więc szczerze, no mnie nie zachwycił. Nie spodobał mi się w ogóle. Dobra, przejdźmy sobie do Dynamic Move. Pierwszy będzie Amber. Amber, muszę przyznać, że naprawdę mnie zaskoczył, szczególnie w tym otwarciu. Pachnie on, no, czerpie on wiadomo z tych takich najnowszych, najpopularniejszych męskich, mainstreamowych premier, typu, nie wiem, czy Le Malte nowe, czy The Wanted, linia od Azaro, właśnie takie ciepłe, korzenne, kumarynowe, cynamonowe, tonkowe, drzewne, ambrowe, właśnie to bardziej może bursztynowe. Tego nuty czyste, takie męskie, lawendowo-bergamotkowe, troszkę nut ciasteczkowych, troszkę nut waniliowych. Też, co mi się tu spodobało, taka nutka kojarząca mi się troszkę z One Millionem od Paco Rabanne, tym klasycznym, właśnie takiej różowej gumy balonowej, troszkę jakby białych kwiatów też. Naprawdę sporo się tutaj dzieje, szczególnie jak na perfumy z drogerii za niewielkie pieniądze. W sercu pachnie praktycznie tak samo jak w otwarciu, poza tymi nutami właśnie czystymi, lawendowo-bergamotkowymi. No mamy tą ciasteczkową, deserową tonkę, wanilię, drewno, tofi, jakąś gumę balonową, właśnie taką różową. Zapach jest przy okazji taki całkiem gładki. On nie ma takich nut właśnie tanio, syntetyczno, drzewno-ambrowych, które podbijałyby jakoś trwałość czy projekcję, dyfuzję tego zapachu. Nie czuć tu właśnie takiej drażniącej chemii, czego można było się spodziewać w perfumach za kilkadziesiąt złotych, więc to na pewno mnie zaskoczyło. W bazie natomiast pachnie już właściwie tylko tonkowa jakaś resztka tonkowej słodyczy, tam jest nieco nut takich drzewnych, nieco nut tofi, kremowych, no i tyle właściwie. Naprawdę fajne, ciepłe, bursztynowe, otulające pachnidło na jesień, zimę jak najbardziej się sprawdzi i wydaje mi się, że jakoś bardzo nie ustępuje tym perfumom, które można kupić za kilkaset złotych właśnie w perfumeriach, czy w Douglasie, czy w Sephorze. Naprawdę, kurczę, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Trwał z 6 do 7 godzin, 6-7, w porywach 8 godzin może, czyli bez rewelacji, może szczególnie jak na takie pachnidło, w sensie takie, wiecie, ciepłe, niby mocne, z takimi nutami cięższymi. Natomiast po pierwsze, cena, po drugie odbija się to też na jakiejś tam takim naturalności tego zapachu, na jego odbiorze, bo podejrzewam, że dałoby się tutaj zwiększyć trwałość, natomiast szłoby to kosztem właśnie naturalności. Trzeba było dodać jakichś molekuł drzewno-ambrowych, które jednak troszeczkę nosek drażnią i powodują, że całość odbiera się nieco bardziej syntetycznie, nieco gorzej jakościowo. Natomiast no tu tego nie ma. Czy to źle, czy dobrze, musicie ocenić sami. Jak dla mnie dobrze. Naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Przejdźmy sobie do blue. Jak tylko nałożyłem blue na skórę, to od razu wiedziałem, z czym mamy do czynienia. To pachniało jak Lacoste Red. To są perfumy, które ja bardzo lubię, bardzo cenię. Nie mam w kolekcji, ale bardzo je lubię, to już mówiłem. Natomiast kojarzą mi się one z latami moimi nastoletnimi, bo pamiętam, że jeden z moich znajomych pachniał podróbą Lacoste Red z Biedronki i po prostu pamiętam, jak zachwycił mnie ten zapach, nie? Naprawdę, naprawdę coś niesamowitego. Taki zapach jednak męski, ale bardzo, bardzo oryginalny, z taką nutą ciepła i owoców. Ale dobra, o tym może kiedy indziej. Jak pachnie blue? Blue od otwarcia jest bardzo czysty, przestrzenny, wodny, taki transparentny wręcz. Co tutaj wyczuwam, to najwięcej właśnie takich nut konwaliowych, jakby kojarzących się może nieco z odświeżaczem powietrza niektórym, natomiast no są to molekuły konwaliowe, które wprowadzają takiej fajnej właśnie transparentności, przestrzenności w zapachu. Jest tu nieco nut ziołowych, jakby miętowych, które tak fajnie odświeżają, gryzą w nos. Sporo cytryny, sporo nut takich owocowych, najbardziej kojarzących się chyba z jabłkiem, z takim zielonym, chociaż nie, zielonym może nie, takim bardziej dojrzałym jabłuszkiem. Do tego nieco korzennej słodyczy, która skojarzyła mi się troszkę z perfumami Lalique Ecus. To są naprawdę bardzo, bardzo fajne perfumy, które polecam bardzo swoją drogą, możecie sobie zobaczyć. W każdym razie była tu nuta z Ecusa, taka właśnie jakby słodko-cukierkowo-fiołkowa i jałowcowa, właśnie taka ziołowość tutaj była, taka nieco chłodna, nieco męska. Do tego też nuty męsko-drzewne, takie typowe męskie drzewne nuty, troszkę kojarzące się może z jakimś antyperspirantem. Wiem, że w nutach bywa to przedstawiane jako drewno tekowe albo sekwoja i no tutaj to tak właśnie taka męska, drzewna, świeża, czysta nuta i to również tu jest i jak najbardziej pasuje. I tak właściwie sobie trwa to 5-6 godzin na skórze. Po 2 godzinach, po 2-3 jest nadal całkiem wyraźny na mojej skórze, co mnie zaskoczyło. Bałem się, że będą te perfumy, które bardzo szybko blisko skóry osiądą albo w ogóle z niej znikną, ale nie. Zapach był naprawdę całkiem wyraźnie pachnący i całkiem trwały jak na to, jakiego charakteru jest to zapach. W bazie jest to, czego można było się spodziewać. Nuty konwaliowe, wodne, nieco męskiego drewna. Wychodzi też nieco już w sercu i w bazie szczególnie takich nieco nut iglasto-żywicznych, miałem wrażenie, tak troszkę choinkowo mi to pachniało, no ale to tam taki niuans. Tyle. Naprawdę świetna rzecz, tylko że na pewno nie każdemu przypadnie do gustu, bo jednak też pachnie troszkę jak takie lata 2000 wczesne, więc możliwe, że osobom, które gustują w obecnym perfumiarstwie, nie przypadnie on do gustu, natomiast za takie pieniądze warto spróbować. W ogóle jak będziecie w Rossmanie, zdecydowanie warto sobie psiknąć, czy na rękę, czy na bloter, więc polecam. I przejdźmy sobie do ostatniego, czyli black. Black to już też podobnie jak amber, trochę ukłon w kierunku tych najnowszych, męskich, mainstreamowych premier. Jest słodko, jest męsko, czysto, tak lawendowo, bergamotkowo, czysto. No właśnie, no tak typowo męsko. Do tego nuty czekoladowo-karmelowo. Wydaje mi się, że jest to sprawka paczuli. Taka paczula nieco deserowa. No to właśnie tyle. Paczula potrafi mieć takie właśnie deserowe, czekoladowe niuanse wprowadzać do kompozycji i tu wydaje mi się jest to sprawka paczuli właśnie. Tym bardziej, że ta czekolada kojarzy mi się nieco z Eamenem od Muglera, także no, to jest głównie paczulowy zapach, więc no raczej paczula. Do tego nuty drzewne, bardzo fajne, świeże, drzewne, nowoczesne nuty. Tonka, która nie jest tutaj jakoś specjalnie przesłodzona, wprowadza nut takich nieco kojarzących się z sianem, właśnie kumarynowych, takich naturalnie to jabłonkowo pachnących, korzennych, do tego nieco nut kawowych, ale bardziej jest to nuta taka nie świeżo palonej kawy, jakiegoś latte, wyraźnie mleczna, kremowa, nieco karmelowa, właśnie takie karmelowe latte jakby tu było. Jest to natomiast coś, co wprowadza tych perfum na jakąś taką niszową, bardzo ciekawą nutkę, coś co odświeża tę kompozycję, taką nutę jakby nieco różaną, metaliczną, nie wiem, czy geranium, to pachnie tak jakby krwiście, metalicznie różano. Oraz jest to też nuta taka nieco przypalona, taka też niszowa, jakby troszkę palonych kabli. Nie, palone kable to może złe, ale takie przypalone coś tutaj jest i to bardzo mi kurczę pasuje i sprawia, że ten zapach przestaje być podobny do czegokolwiek. W sensie on jest podobny do tych wszystkich mainstreamowych premier jako tako, natomiast ma w sobie sporą dawkę oryginalności właśnie przez te nuty różane, przez te nuty czekoladowe, przez te nuty przypalane, także wow, no zaskoczyło mnie to otwarcie bardzo, bardzo mocno. W sercu, na mojej skórze przynajmniej, zaczynają te nuty przypalane coraz bardziej wychodzić na wierzch i całość mi się kojarzy nieco z zapachem przypalonego mleka. Chociaż jest to, wiadomo, taki tylko niuans w całej kompozycji. Ogólnie pachnie karmelowo, tak laktonowo, mlecznie, lawendowo, cały czas czuć tą lawendę i ta lawenda w połączeniu z jakimiś innymi nutami takimi pudrowymi, słodkimi, pachnie troszkę jakieś cukierki lawendowe. Nie wiem, czy jedliście jakieś cukierki lawendowe. Jest coś takiego i to tak troszkę pachnie. Lawendowe czy też fiołkowe, no ogólnie takie kwiatowe, pudrowe cukierki, no to tak to pachnie. Do tego nadal ta tonka, nadal nuty paczulowo-czekoladowe, wychodzi też troszkę miodu, mam wrażenie, z czasem. Takie nuty nieco ciepło, fizjologiczne, właśnie charakterystyczne dla miodu tutaj się pojawiają, także no naprawdę byłem zaskoczony, nie wiem czy zachwycony, ale bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym Bugatti. Natomiast niestety jest to na mojej skórze przynajmniej najdelikatniejszy z całej trójki. Po 3 godzinach już praktycznie od skóry się nie odrywał. No, był bardzo, bardzo delikatny, trzeba było szorować nosem po skórze, żeby cokolwiek wyczuć. Trwał, nie wiem, z 5 godzin na mojej skórze, niestety. No i właściwie tylko te parametry są jego wadą, jak dla mnie, bo kompozycja jest naprawdę, naprawdę przednia, zaskakująca, szczególnie jak na tą półkę cenową, jak na to, że można je znaleźć w drogerii. Polecam sprawdzić zdecydowanie. W ogóle polecam sprawdzić całą tę linię, bo no jest zaskakująco dobra jakościowo i kompozycyjnie. Wow, jednak jakieś perełki w Rossmanie i ogólnie w drogeriach znaleźć można, także pędźcie do drogerii i wąchajcie, bo warto. Tyle ode mnie. Jeśli znacie jakieś z tych perfum, jak zawsze zapraszam was do zostawienia komentarza, podzielenia się swoimi wrażeniami. Tyle, dzięki i pa.